Witam wszystkich na kanale. Słuchajcie, dzisiaj z innej beczki troszkę historia. O tym, jak się zaczęła moja przygoda w ogóle z fotowoltaiką. Jakieś 8 lat temu zdecydowałem się zainstalować pierwsze dwa panele fotowoltaiczne. Już wam pokażę. Na garażu, na dachu. Na tym dachu miałem dwa panele. Tam, w tamtym miejscu zamontowane. Zresztą widać na tych falowanych płytach z poliwęglanu, gdzie były, bo jeszcze nie wyblakły, że tak powiem. I te dwa panele śmigały z takim falownikiem MasterVolt z firmy Soladin. Bardzo fajny on-gridowy falowniczek. Proszę, tu coś pokażę więcej. Soladin 600 GBR, GBR, czy jak tam się to zwał. Zasilanie 40 do 150 V, 8 A maksymalnie, 500 W nominalnie. Bardzo ładnie to chodziło na dwóch panelach 300 W. Oszczędności wielkich nie było, no bo ileż można wygenerować z 600 W, no to szału nie ma. Ale tak to się zaczęło tak naprawdę. I to jest falownik typu plug and play. Po prostu się go włącza do gniazdka, to wszystko. Ma anti-islanding mode, czyli on się izoluje sam przy braku zasilania. To był mój pierwszy falownik. Potem zakupiłem dwa, już wam pokażę, dwa mikroinwertery do tego trackera tutaj. Już przełączymy kamerkę. Dwa takie striny, Trina Solar panele, i tam są dwa mitery, takie mikroinwerter GTB 400, 400 W, aczkolwiek one się przegrzewają. One amper 11 do 12 amper potrafią wyciągnąć z tych paneli i to będę musiał jakoś przerobić w najbliższym czasie. Jeszcze nie wiem jak, ale coś wymyślę. Więcej. Słuchajcie, potem zainstalowałem sobie rząd paneli fotowoltaicznych. Wam pokażę. Tam w tyle był jeden rząd zrobiony paneli. I to było w zeszłym roku, praktycznie rzecz biorąc. I zainstalowałem do nich, kupiłem uszkodzony falownik. To był uszkodzony falownik. On się nazywa, proszę was, Ever Solar. Ever Solar. Zapłaciłem za niego 50 funtów. Całkowicie niesprawny, to znaczy uruchamiał się i wyskakiwały błędy na nim od zasilania z fotowoltaiki. Co się okazało, to jest PWM falownik. Przekaźniki dwa są na płycie, które po prostu się przepaliły, przegrzały, zespawały, cokolwiek. Wyczyściłem je tymczasowo, popodginałem blaszki i wszystko śmigało. Więc to był mój drugi falownik, który, że tak powiem, był w moim użytku. Nie kosztował mnie jakichś kosmicznych pieniędzy. Wszystko budżetowo było robione. Starałem się oszczędzać jak mogłem, no bo wiadomo, wydać, nie sztuka jest wydać pieniądze. Sztuka jest je mądrze wydawać. No i zaczęło się z nowymi falownikami. Czyli Powland. Ten nieszczęsny falownik, słuchajcie. O, tragedia od samego początku. Przyszedł niesprawny, w ogóle to nie działało. Podłączyłem, w ogóle nie widziało fotowoltaiki.
w ogóle żadnej reakcji ze strony paneli fotowoltaicznych, w ogóle ich nie widziało. I teraz tak, kontaktowałem się ze sprzedawcą, mówię, to nie działa, prawda? Oni stwierdzili, że ta płytka tutaj, że to ta płytka nawaliła. Słuchajcie, postaram się to wyciągnąć. Takie coś. Przysłali mi drugą płytę. To jest niby jakiś moduł odpowiedzialny za fotowoltaikę, za panele fotowoltaiczne. Nie mam pojęcia, co to robi. Prawdopodobnie wysterowywuje sygnały, nie wiem. Nic to nie pomogło. Wymieniłem tą płytkę, nic to nie dało. Okazało się, że ten kabelek, który ja sobie tu dorobiłem, tego kabelka brakowało. Nie było w ogóle tego kabelka. Więc zamówiłem drugi taki sam falownik, tylko z firmy EASAN. To jest ten model jest PWM, to nie jest MPPT. To nie jest MPPT, to jest PWM i moc faktyczna, z tego co wiem, to jest 2400 W, kiedy nazwa sugeruje, że to jest 5 kW. Wielkie kłamstwo. Trik marketingowy tak zwany. No on się upalił niestety po 5 godzinach pracy, po naprawie, po dorobieniu tego kabelka. 5 godzin działał. Wszystkie MOSFETy się upaliły po stronie DC. No nie wszystkie, 3 się upaliły dokładnie, ale prawdopodobnie więcej jest upalonych. Będę to sprawdzał. Czekam na nowe MOSFETy, bo cały komplet zamówiłem. Więc będę to naprawiać. I tak się moje nieszczęśliwe przygody zaczęły z tym falownikiem. Kiedy chciałem sobie cały dom zrobić w off-gridzie. No i wydawało się to niemożliwe. Więc w międzyczasie zamówiłem EASAN falownik, żeby generalnie sprawdzić, co jest nie tak z tym falownikiem. Bo one są dosyć tanie. No to jest tam 1000, może 500 zł na funty brytyjskie, to jest około 300 funtów. Więc dosyć tania. Zanim mi przyszedł ten EASAN, zamówiłem growata za radą kolegi, który oczywiście był też wielką porażką, bo się okazało, że on został uszkodzony w transporcie, tam coś, ktoś nim rzucił po prostu. I ten growat miał tam, prawdopodobnie, przypuszczam, bo jeszcze go nie otwierałem, przypuszczam, że transformator czy cewki któreś tam się poprzesuwały od uderzenia, czy naderwały się połączenia i to powoduje, że on sieje. Tam ta sinusoida jest zniekształcona dosyć mocno i no po prostu, kurczę, robi takie zakłócenia w sieci, że no zasilacze wysiadają, po prostu wybuchają. Jeden zasilacz mi wybuchł, a zasilacze awaryjne, UPS-y, tak się grzały, że normalnie śmierdziało palonym plastikiem. Więc w pewnym momencie musiałem go zdemontować i zakupiłem w końcu porządny od lokalnego dystrybutora Sunsync. I wam powiem, że to jest niesamowity falownik. Jestem tak zachwycony. On nie ma trybu takiego przełączania z sieci na baterię, gdzie jest to odczuwalne. On potrafi sobie na przykład dobrać 200 W z baterii, 200 W z sieci, żeby uzupełnić braki. Nie czuć w ogóle przełączania, nie ma żadnego mignięcia światła. No, rewelacja, powiem. Nie chcę reklamować, bynajmniej nie reklamuję, nie mam pieniędzy z tej reklamy żadnej, ale jestem naprawdę zachwycony z pracy tego falownika. I oby tak zostało, oby nic się nie zepsuło. Póki co działa, tylko dzisiaj naładowało mi baterię w pełni, w kilka godzin, że tak powiem, no ale mam dwa stringi podłączone.
z fotowoltaiki, z paneli. No i sporo poszło, bo z grid in out, gdzie tu jest solar, 15 kW. Kochani, 15 kW z samych paneli poszło, 10 kW w baterii poszło. Dobra, miejmy zachwalanie tego falownika. Co więcej, ostatnio znajomej instalowałem taki mały układ fotowoltaiczny na takim oto mikroinwerterze. Chińszczyzna, kolejna chińszczyzna, ale o dziwo bardzo fajnie działają te falowniczki. Nie są jakoś wydajne, niby to są MPPT, niby MPPT, aczkolwiek nie jestem do końca przekonany, czy to jest MPPT. Fajnie działają, bezproblemowo, wiadomo, jakieś zabezpieczenia trzeba wrzucić sobie, no bo jeśli nawali jeden, a na przykład mamy 3 czy 4 równolegle wpięte w sieć, no to jeśli jeden zwarcie zrobi, no to zewrze wszystkie, prawda? Trzeba jakieś zabezpieczenie wrzucić. Całkiem fajnie działają i mogę polecić każdemu, bo to już ponad rok taka instalacja działa, nie ma większych problemów. Kolejny eksperyment to była taka ładowarka taniosz na 12 funtów, 50 zł, tam 60 zł na AliExpressie. Dziadostwo, nie kupujcie tego. Nie da się nastawić górnego progu napięcia. Może oryginalnie się da, w tym modelu nie działa. Przeładowuje baterię. Jeśli byście to podłączyli do litowych baterii, to wam po prostu wybuchną. Jeśli podłączycie do akumulatora, zagotuje go na 100%. Nie polecam. Nie polecam pod żadnym względem. Więc to jest porażka. Kolejna ładowarka akumulatorów solarna. No to jest troszkę lepsza półka, że tak powiem, aczkolwiek też szału nie ma, bo są problemy z nimi. Lutowania na płycie. Ten akurat był naprawiany przeze mnie, bo nawalił po tygodniu czasu. Jeden z kondensatorów się rozlutował albo był niedolutowany po prostu. I przestało w ogóle pokazywać, jakim prądem ładuje. Coś tam świeciło na ekranie, że ładuje, ale no, nie pokazywało prądów w ogóle. Także to jest kolejna tania chińszczyzna, no 100 zł, średnio 100, 150 zł taka ładowarka. No mało, tanio, drogo, nie wiem, ciężko powiedzieć. Zależy, co kto uważa jest tanio, co jest drogo. Nie do końca jestem przekonany, czy warte tych pieniędzy, bo wykonanie no, takie niespecjalne, jakościowo beznadziejne, bym powiedział. Radiator taki sobie, marny, no tu ma centymetr grubości. Te połączenia tutaj też niespecjalne. No, ścieżki są dosyć grube w środku, więc no nie jest to szczyt technologii właśnie solarnej. No, tania alternatywa. Co więcej, no chyba tyle na dziś z takiego tematu o fotowoltaice. Jeszcze mógłbym porozmawiać o wiatraku, ale to może zostawmy na kolejny odcinek. Słuchajcie, dzięki za uwagę. No, postaram się zrobić więcej filmów. Jakiś ciekawy temat. Jeśli macie pytania, proszę pytać, zostawiać w komentarzach pytania. Postaram się odpowiedzieć, jak tylko będę mógł, najlepiej na wasze pytania. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia znowu. Dzięki za uwagę. Hej.